Dzisiaj, 1 listopada, wspomnienie na zmarłych. Dzień zadumy i refleksji. Jak postępujemy, jak żyjemy, ile z siebie dajemy innym. Bowiem pomoc innym jest najważniejsza w życiu człowieka. Nie egoizm, nie do siebie, lecz altruizm, czyli pomaganie innym. Tak właśnie postępował Jezus Chrystus, dzieląc się tym, co mu było najdroższe, a co otrzymał od Ojca swojego, Boga. Sam Jezus to Bóg. Bóg, do którego codziennie się modlimy, który codziennie rano orzeźwia nas wodą życia. Poprzez Niego, bowiem On jest tą bramą, możemy pójść do Ojca Jego, do życia wiecznego. Warto o tym pamiętać na co dzień, rano i wieczorem się modlić i postępować godnie. Jeśli jednak w natłoku codziennych zajęć, w pędzie, popełnimy grzech, Bóg nam go odpuści. Należy się bowiem modlić w wierze. Modląc się w wierze, czyli szczerze i w pełni będąc oddanym myślami, otrzymamy to, o co prosimy. Jezus Chrystus jest bowiem wśród nas. Nie odszedł w dniu śmierci, ale zmartwychwstał. I teraz daje nam wszystkim nadzieję, że po śmierci będziemy w zastępach aniołów Boga. Będziemy mogli Mu służyć, pomagać, by rosła Jego chwała, by raz na zawsze dobro zwyciężyło zło. Czuć, kochać Jezusa Chrystusa, to jest pełnia szczęścia, szczęścia tutaj na ziemi. Należy codziennie odwdzięczać się Jemu, pomagając innym. Bóg czuje, widzi nasze wszystkie postępki, uczynki. To nie jest tak, że możemy dowolnie postępować. Mamy postępować zgodnie z naukami Jezusa Chrystusa. Wówczas pójdziemy do nieba. Jezus pokazał nam, że jest to możliwe. Należy więc Go kochać. Posłuchajmy teraz Słowo Boże. Jezus łamie chleb. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy.
Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Jezus spożywa pieczoną rybę. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są już odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To było Słowo Boże. Jezus Chrystus, tchnąc Ducha Świętego w apostołów, dał im możliwość odpuszczania grzechów lub ich zatrzymywania. W kościele Piotrowym należy się modlić i u księdza spowiadać. Ale najważniejsze to żyć w zgodzie z własnym sumieniem. Dziękuję.